Załosiewicz telewizja w Polsce. .pl gorące pytania. Witam państwa bardzo serdecznie. Pytamy, pytamy i będziemy pytać o Radosława Sikorskiego, ponieważ to jest wciąż aktualne pytanie: Kim naprawdę jest Radosław Sikorski i komu służy ze mną w studiu Stanisław Janecki, autor tego okładkowego tekstu w tygodniku sieci? Komu naprawdę służy Radosław Sikorski? Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim zaczniemy rozmowę, przypomnimy sobie ten głośny tweet. Powiedziałabym, że tweet, od którego wszystko się zaczęło, ale to nieprawda, że się zaczęło od tego tweeta, bo tak naprawdę zaczęło się dużo, dużo wcześniej, znaczy no. wątpliwości dotyczą, dotyczące Radosława Sikorskiego, no ale to jest tweet, który poruszył cały świat. O właśnie, to ten tweet. Radosław Sikorski podziękował Stanom Zjednoczonym, ilustrując to tym zdjęciem śladów po uszkodzeniu Nord Stream 2 i jeszcze fragment tekstu Stanisława Janeckiego z bieżącego wydania Tygodnika Sieci. Poproszę. Gdy ktoś rozpętuje tego typu złowieszczy ciąg zdarzeń, uzasadnione jest pytanie, kim pan jest, panie Sikorski, komu pan służy, czy ktoś ma na pana haki, czy można to wszystko traktować jak wybryk, czy świadome i celowe uruchomienie bardzo niebezpiecznego scenariusza, czy można przez lata funkcjonować w polityce i dyplomacji, by w odpowiednim momencie zrobić ten jeden ruch swego rodzaju, złoty strzał, pyta Stanisław Janecki w tygodniku sieci, rzeczywiście ten tweet na ten złoty strzał wyglądał, ale Kim naprawdę jest Radosław Sikorski? Zacznijmy od czasów jego studiów, kiedy to, no, to udawał arystokrata To jest zagadka naprawdę, dlatego że jest 81 rok i jest licealista z Bydgoszczy, Radosław Sikorski, który, który ma ładne nazwisko. który ma ładne nazwisko i postanawia to który wykorzystać. Źle się uczy, mm -hmm. w tym angielskiego, i jedzie szlifować angielski do Londynu. I dostaje się tam, potem jest stan wojenny, uzyskuje tam azyl czy pozwolenie na pobyt, i zapisuje się na studia w Pembroke College w Oksfordzie. Mm -hmm. To już jest naprawdę duży zbieg okoliczności, bo po pierwsze, to nie były czasy Unii Europejskiej, że mm -hmm. te studia były objęte częściową, częściową zniżką, znowu jej nie ma. Więc tam musiał mieć jakieś. Czyli solidne sponsorów. pieniądze to po pierwsze, po drugie, tak. no w ogóle no i trzeba. i jakiś plecy. Tam, tak. Przyjeżdża chłopak zbyt goszczy, który zupełnie nikogo nie zna, no i odstawia arystokratę. Trafia do klubów, w którym. Bullingdon Kul... Club Właśnie. to jest naprawdę ekskluzywne towarzystwo, takie awanturnicze poniekąd. Słyną z tego, że rozwalają knajpy na przykład. To no znamy z filmów, których, prawda? Tak, w których ostatni. balują, a, a potem płacą za to, bo stać ich na to. Bo to są zwykle dzieci arystokratów, przemysłowców, bankierów, czyli duże nazwiska, duże fortuny. I Sikorski tam funkcjonuje w tym klubie. Notabene Super Express zamieścił w marcu 2010 roku rozmowę z jednym z członków Bullingdon Club i, i kolegi radka Sikorskiego ze studiów. Który opowiada, że nie mieli bladego pojęcia, że on to nie jest To może w takim razie fragment tej rozmowy, o której mówisz, zobaczmy z tekstu z tygodnika sieci. Radek i ja byliśmy członkami tego samego męskiego klubu, czegoś w rodzaju klubu dżentelmenów. W Bullington Club zawsze było miejsce dla wytwornych młodych ludzi o odpowiednim pochodzeniu. Jego wielkie nazwisko, zajmujące tak ważne miejsce w polskich dziejach, mówił kolega Delinkpol. Na uwagę dziennikarza, że Radosław nie jest potomkiem generała Sikorskiego, Delinkpol twierdził, to zaskakująca wiadomość. Wszyscy przypuszczaliśmy wówczas, że Sikorski jest przedstawicielem polskiej arystokracji. Muszę przyznać, że wielu jego dawnych znajomych z Oksfordu byłoby bardzo zdumionych że nie ma arystokratycznych korzeni obcokrajowcy, w Bullington Club musieli być potomkami książąt bądź innych szlachetnie urodzonych rodów. Radkowi pomogło to, że nie znaliśmy zbyt wielu ludzi z Europy Wschodniej. Postrzegaliśmy go jako jednego z polskich arystokratów, którzy mieszkali na wyspach, choćby w Londynie. Jeżeli Radek nie był arystokratą, to jestem tym bardziej pod wrażeniem drogi, którą przeszedł. No jak ta droga była no właśnie, możliwa? Czy Utalentowany pan Ripley? Czy... Trochę to przypomina ten film. Mi się dwie wersje nakładają z Alanem Delonem. Ta pierwsza, taka... No, chyba najbardziej mi się podobała. Ja jestem fanką e, jednak tej z dicaprio tej, tej amerykańskiej. No tak. E, ta francuska jest taka szlachetniejsza, może, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że mm, nigdy, bo jeszcze rozmawiałem z różnymi ludźmi, którzy znali Sikorskiego w tych czasach oksfordzkich, na aluzję, czy jest krewnym generała i potomkiem generała Władysława Sikorskiego, nigdy nie odpowiedział nie. Mm -hmm. I to jest też zastanawiające. Oczywiście można przypuszczać, że budował sobie w ten sposób yy, yy, pozycję, bo to mm -hmm. nazwisko jednak w Wielkiej Brytanii yy, znane, choć też nie arystokratyczne, bo sam Władysław Sikorski arystokratą nie był, No bo tam rzeczywiście znalazł się, w, oprócz tego, że byli tam przedstawiciele najlepszych rodów brytyjskich, to dzieci szejków arabskich. I tego typu osoby. Więc to nie było tak, że przychodzi sobie człowiek zbyt goszczy z rodziny projektantów, mm -hmm. czyli takiego biura projektowego, czyli no przeciętna inteligencja taka z czasów PRL-owskich i nagle zaczyna brylować na salonach jako przedstawiciel arystokracji, wyrabia sobie tam pozycję. Zawiera znajomości i zaczyna pisać. Mhm. I zaczyna pisać, i, 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 i nagle w 1986 roku wybiera się do Afganistanu. No I to jest drugi znak zapytania. To to jeżeli chodzi o tę biografię Radosława Sikorskiego. Co my wiemy o tym czasie Afganistanu? O tym czasie wiemy, co on sam napisał z tych relacji. Pokazywał zdjęcia, gdzie w takim turbanie na głowie z kałaszem. Pod pachą chodził z dynami, że niby tam atakował Rosjan, tylko że w pewnym momencie to się wszystko urywa, i, i jak wraca z tego Afganistanu, to jest znowu zagadka jest jakiś taki przybity, nie wiem, może wrażeniem z tej okrutnej wojny, i wszyscy znajomi się zastanawiają, po pierwsze, znika mu gdzieś z życiorysu około czterech miesięcy mm -hmm. tego pobytu w I znowu Afganistanie znowu inna produkcja Netflixa nam się nasuwa z przekręconym, tak, prawda? Na... No i po, po, pokazy, po, ci znajomi jego polscy z tamtych czasów na, pytali go o to. Bo rozmawiałem z trzema osobami, którego wtedy znały, i, i nigdy nie usłyszały odpowiedzi. Znaczy, odpowiedź była wymijająca, że no jak co robił? To robił co robił, co zawsze, one sugerowały, nigdy nie znalazłem na to potwierdzenia, że mm. on się dostał do niewoli po prostu mm. rosyjskiej. Potem umosił się w American Enterprise Institute, gdzie pisząc na cały świat, także do polskich mediów, całkiem chyba nieźle. No ale zarabiał, wtedy już znalazł sobie żonę, żył. bardzo mm -hmm. wpływową, bardzo wpływowej amerykańskiej rodziny prawniczej, naprawdę wpływowej, Applebaumów, która mu przydała, w powagi, znajomości splendorów. w Stanach Zjednoczonych bo w Wielkiej Brytanii już sobie, ułożył to wszystko, tam miał do wyboru Brytyjkę która była aktorką, ale to nie dałoby tego co jednak nie dało prawda? tak więc pani Anna była lepszą partią być może była to wielka miłość co my o tym wiemy ale zupełnie tego nie wykluczam to <laughs> Yy, miłość tchnie kiedy chce, że tak parafrazuje. Duch tchnie. Spiritus Flatu Bez tego akcentu spirytusowego, bo to, bo to duch. No i wtedy otworzyły mu się wiele drzwi, otworzyło się w Stanach Zjednoczonych i w bardzo wpływowych środowiskach żydowskich. No bo sama hmm. pani Anna podkreśla, że. Nawet kiedyś wyciadczyła taki argument, że ona jest w Polsce nienawidzona, znienawidzona przez rząd PIS, dlatego że jest Żydówką i porównała się do Dreyfusa, co było już takim przegięciem. Po prostu. No tak, absu absurdalne oczywiście to było. No i stamtąd Radosław Sikorski ląduje. Jako obywatel rządzie. brytyjski ląduje jako wiceminister spraw zagranicznych. W rządzie Jana Olszewskiego, mm -hmm, A później w rządzie Prawa i Sprawiedliwości zostaje ministrem, ministrem obrony. obrony narodowej, ale traci to stanowisko, ponieważ pojawiają się pytania związane z jego karierą, z tym zainteresowaniem takimi dość szemranymi postaciami, wstawianiem się, współpraca z generałami, w tym tak, z, z Dukaczewskim. No Antoni właśnie. Macierewicz który był ministrem i który tam skarżył się bardzo na różne rzeczy, które Radosław Sikorski robił, właśnie zarzucał mu, że znalazł sobie towarzystwo w najbardziej okropnym, mm -hmm. okropnej części dawnych służb i te służby uczyniły go takim swoim powiernikiem. Mm -hmm. I on na co dzień próbował coś robić, co bardzo było sprzeczne z tym, co Antoni Macierewicz robił, jeśli chodzi o stu, służby wojskowe, żeby je oczyścić z tych tam komunistycznych naleciałości. No i na tym tle doszło do sporu i Sikorski lecąc raz, bo to mi opowiadał sam Jarosław Kaczyński, mm -hmm. jako premier był <laughs> <Przepraszam>, w Afganistanie <laughs> odwiedzić polskich żołnierzy. I Sikorski, przepraszam, muszę się napić, bo mnie. Tak jest. Temat trudny. Wysuszyło. Całą drogę próbował go namówić na jakąś rozmowę. Józef mm -hmm. Kaczyński mówił, że spać mu się chciało, bo był dość Zmęczony. intensywny. Mm -hmm. Ten wyjazd, ten wylot. W związku z tym nie porozmawiał z Sikorskim i on wtedy po raz pierwszy taką zadrę poczuł, że nie, nie został doceniony jako ten, mm -hmm. który. Ale pan premier Kaczyński tłumaczył mi to tym, że wcześniej Sikorski z nim próbował rozmawiać, ale mówił rzeczy tak niedorzeczne o wojsku i o służbach, że stwierdził, że jeśli pójdzie w tym samym tym samym torem to to nie ma najmniejszego sensu. Ta I tak naprawdę koledzy z ówczesnego rządu <coughs> Radosława Sikorskiego nie do końca chcą mówić o wszystkim co się wówczas wydarzyło i dlaczego Radosław Sikorski został z tego stanowiska usunięty. Twierdzą, że wielu twierdzi, że no niestety tajemnica nie pozwala ujawnić wszystkiego, więc już sam ten fakt. A czy były jakieś incydenty co do wydawania co do używania karty. Karta kartą, ale tam chodziło o te kontakty, w które Radosław Sikorski się wplątał czy sam też Ta karta też była ważna, bo to mm -hmm. miejsca, gdzie ich miał używać, mm -hmm. to byłyby bardzo kompromitujące. Ja nie będę tu insynuował, bo to nigdy nie zostało do końca. Wyjaśnione, to trochę zostało To nie insynuje i Radosław Sikorski zostaje później szefem MSZ w rządzie Platformy Obywatelskiej i tu w pełni rozwija skrzydła Najpierw swojej do prorosyjskości. Do tak. Z, z, z przytupem. Z przytupem. Tam mówiąc, że trzeba tę watachę wykończyć, my tu. Tak jest. Podejmiemy wszelkie kroki i staje Właśnie się takim... W tym kontekście jego prorosyjskości zupełnie teraz dzisiaj nam inaczej brzmią te słowa. Słowa o dożynaniu watachy, prawda? No i zaczyna razem z Donaldem Tuskiem od resetu. Uh -huh. Od resetu stosunków z Rosją. Tusk to wygłosił 23 listopada 2007 roku w ekspoze. Słynne zdanie: musimy mieć dobre relacje z Rosją, taką jaką ona jest. Uh -huh. Czyli może być bandycka, ale trudno trzeba z nią te relacje. I tu Sikorski się pojawia jako człowiek, który absolutnie został oczarowany, oczarowany przez Siergiego. Ławrowa, Ławrow, który miał córkę na studiach w Londynie, zaczęli wspominać jakieś wspólne tam brytyjskie epizody. Ta przyjaźń wyglądała na taką szczerą. Sikorski w paru miejscach sugerował, że to jest fajny człowiek, tylko musi taką paskudną służbę. No taki fajny ambasador, wszystkich zwołał i z Ławrowa. Pali sobie papieroski na balkonie. I, I robili różne takie rzeczy. A jeszcze, bo teraz mi się przypomniało, że jeszcze jak był wiceministrem obrony, to był problem, bo on zajął pałacyk, taki resortowy, który był do przyjmowania gości, a on tam zamieszkał. I uważał, że to mu się należy, mu się, tak. bo jest tak ważnym człowiekiem. Wszystko w życiu Radosławowi Sikorskiemu się należało, ale to jego zamiłowanie do Ławrowa skutkowało między innymi odsunięciem w czasie tarczy antyrakietowej. Niestety. Zadziwiająca jest polityka Sikorskiego wobec Stanów Zjednoczonych, jak był ministrem spraw zagranicznych dlatego, że tarcza w Redzikowie to jest tylko jeden z elementów bardzo ostro krytykował amerykańskich polityków którzy z nim rozmawiali w Polsce między innymi panią Wiktorię Nuland Ta jest uzasadnione zresztą pani Nuland która wróciła teraz za Joe Bidena ma skłonność do pouczania wszystkich i wszystkiego i ingerowania w politykę suwerennych państw członków. Na to, ale on na różnych naradach, ale także w rozmowach dwustronnych był tak antyameryk w sensie, że amerykańska polityka jest beznadziejna, że doprowadzi do katastrofy, że to nic nie daje. współpraca Polski z Ameryką w zasadzie nikomu nic nie da, szczególnie Polsce i będziemy kontynuować I tam i tam te rozmowy. I tak opowiadali, wtedy dymały, że to niebezpieczeństwo na Polskę sprowadza, nie gwarancje na Polskę. Tu postawimy kropkę i po przerwie będziemy kontynuować te rozmowy, zapytamy między innymi dlaczego platforma obywatelska tak broni Radosława Sikorskiego i czy ten tweet mu się upiecze.